Najzabawniej w tym filmie chciałem troszeczkę powtórzyć, a troszeczkę pogłębić nasze zrozumienie energii wewnętrznej. No, przypominam, że wychodziliśmy z zasady zachowania energii mechanicznej i z takiego stwierdzenia, że jeżeli mamy układ mechaniczny, tam złożony z kilku mas, sprężyn, wahadeł w polu grawitacyjnym, to jeżeli jest izolowany od otoczenia, żadna ręka tutaj nie próbuje go dodatkowo wprawić w ruch, no to energia, całkowita energia kinetyczna i mechaniczna tego układu jest zachowana. No i kiedy inżynierowie stanęli przed problemem zrozumienia maszyn parowych na przełomie XVIII i XIX wieku i w XIX wieku, no to powstał problem, bo czynnikiem roboczym w tych maszynach parowych był gaz, para wodna, gorąca. No i trzeba było zrozumieć jej zachowanie, no ale zrozumieć jej zachowanie można było tylko używając takich pojęć, parametrów jak ciśnienie, objętość czy temperatura. Nie było żadnych szans, żeby śledzić za ruchem każdej z tych cząsteczek, ponieważ jest ich niewyobrażalnie wiele w takim gazie wypełniającym cylinder maszyny parowej. No i przeniesiono pewne pomysły, pewne idee, rozumowano przez analogię, to bardzo ważny sposób rozumowania, no w stosunku do energii mechanicznej. No, między innymi wyobraźmy sobie gaz, który jest izolowany. Co to jest izolowany? To znaczy, że no nie wymienia niczego z otoczeniem. Nie oddziałuje w żaden sposób z otoczeniem. No i podobnie jakbyśmy powiedzieli w przypadku energii mechanicznej, no energia wewnętrzna tego gazu, no to jest suma energii kinetycznych i ewentualnie energii potencjalnych oddziaływania, jeżeli takie są w gazie doskonałym, to energię oddziaływania można pominąć, już w przypadku cieczy pominąć jej nie można. Całkowita energia kinetyczna i potencjalna wszystkich cząsteczek gazu. No i podobnie jak w przypadku układów mechanicznych, jeśli układ jest całkowicie izolowany od otoczenia, to jego wewnętrzna energia nie może ulec zmianie. To znaczy, że energia wewnętrzna, oznaczamy ją przez U, zmiana tej energii wewnętrznej musi być równa zero. No a nas najbardziej będzie interesować energia kinetyczna. Energia kinetyczna tych cząsteczek gazu. No i do tego, jak scharakteryzować tę energię kinetyczną, okazało się bardzo przydatne pojęcie temperatury bezwzględnej, wprowadzone przez Thompsona, który w uznaniu swoich, to jest angielski inżynier, teoretyk, fizyk, matematyk, konstruktor, w uznaniu swoich zasług naukowych został uszlachcony i otrzymał tytuł Lorda Kelvina. Kelvin to jest niewielkie rzeka w Szkocji przepływająca przez miasteczko, w którym mieszkał. On uogólnił pojęcie temperatury, które tak zwana temperatura fenomenologiczna, to jest po prostu metoda podziału ciał na takie, które odczuwamy jako cieplejsze lub chłodniejsze w potocznym znaczeniu tego słowa, ale temperatura absolutna albo bezwzględna jest miarą energii kinetycznej cząsteczek. No i my będziemy szczególnie zwracać uwagę na tę energię kinetyczną z przyczyn, które zaraz okażą się jasne. To oznacza, że jeżeli mamy dwa zbiorniki i w tym jednym z nich średnia energia kinetyczna cząsteczek jest wyższa, to znaczy, że może ja się zamknę, żeby zminimalizuję, żeby nie przeszkadzać i gdzieś przeniosę w jakieś neutralne miejsce, na przykład tutaj. Średnia energia kinetyczna tych cząsteczek jest większa, to znaczy, że one mają większą temperaturę. I dobrze jest też pamiętać, że chodzi o energię kinetyczną na jedną cząsteczkę. A tutaj
gaz jest chłodniejszy, cząsteczki poruszają się średnio wolniej, średnia energia kinetyczna na jedną cząsteczkę jest mniejsza, to znaczy, że ich temperatura bezwzględna jest, tego gazu jest mniejsza. Ważne, żeby pamiętać o tym, że chodzi o temperaturę, o energię kinetyczną na jedną cząsteczkę. To znaczy energię wewnętrzną przypadającą na jedną cząsteczkę możemy użyć też takiego stwierdzenia. No bo jak rano robicie sobie herbatę przy śniadaniu przed wyjściem do szkoły, no to ta szklanka herbaty ma wyższą temperaturę niż pełna wanna wody zimnej, ale energia wewnętrzna całkowita wody w wannie jest większa, bo tam jest po prostu więcej cząsteczek. Tak? Więc tutaj chodzi o energię kinetyczną, energię wewnętrzną przypadającą na jedną cząsteczkę. No i tu jest wykres tej temperatury Kelwina. Ona jest, jednostka jest taka sama. Kelwin, nie stopień Kelwina, tylko mówi się po prostu Kelwin, to jest tyle samo, jeden Kelwin co jeden stopień Celsjusza, to jest ta sama zmiana temperatury. Natomiast temperatura Kelwina jest przesunięta o 273 stopnie, to znaczy 0 stopni Celsjusza, temperatura topnienia lodu to jest 273 i tam 16 setnych stopnia Kelwina. No i dlaczego ta temperatura tak bardzo się wiąże z, tak bardzo wiąże się z energią kinetyczną? Ano dlatego, że kiedy cząsteczki się zderzają, na przykład wyobraźmy sobie, że mieszamy ze sobą dwa gazy, jeden o wyższej energii kinetycznej przypadającej na jedną cząstkę, czyli o wyższej temperaturze, a drugi o niższej. Jeżeli mieszają się ze sobą dwa gazy i te cząsteczki zaczynają się zderzać, to dynamika tych zderzeń okazuje się jest taka, i to można policzyć, że w wyniku takiego zderzenia ta szybsza cząsteczka straci część swojej energii kinetycznej i przekaże ją tej wolniejszej. To nie w każdym zderzeniu się zdarza, ale tych zderzeń jest bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo, bardzo dużo cząstek i w średniej prowadzi to do wyrównania energii kinetycznej obu gazów, co odbieramy jako znany nam efekt wyrównywania temperatury, tak? Przykładamy do siebie dwie, albo mieszamy ze sobą gorącą wodę i żeby ją ochłodzić, dolewamy trochę zimnej, mieszamy, no i po pewnym, niezbyt długim czasie ustala się temperatura, która jest no, niższa niż temperatura gorącej wody, ale wyższa niż ta temperatura wody chłodnej. No i jeszcze co ma to wspólnego z energią kinetyczną? No, wyobraźcie sobie, jak sytuacja wygląda, jeśli trzymamy dłoń nad świeczką zapaloną. Czujemy, że powietrze jest gorące. Dlaczego czujemy, że powietrze jest gorące? No, rzeczywiście cząsteczki powietrza wokół płomienia mają bardzo wysoką energię kinetyczną i te wysokoenergetyczne cząsteczki poruszające się bardzo szybko bombardują powierzchnię naszej dłoni. Bombardują powierzchnię naszej dłoni i przekazują, tak samo jak tu były te piłeczki, przekazują część swojej energii kinetycznej cząsteczkom naszej skóry, a także w efekcie znajdującym się tam nieco poniżej receptorom układu nerwowego. I teraz te cząsteczki w tych receptorach zaczynają poruszać się szybciej, zaczynają drgać coraz szybciej, jeżeli, no bo w skórze nie mogą się poruszać tak jak w gazie, nie jesteśmy gazem. No, ale każdy z tych atomów czy cząsteczek ma jakieś tam swoje miejsce. No ale wokół tego swojego miejsca zaczynają się poruszać coraz szybciej i to zmienia ich własności chemiczne. Zmienia ich własności chemiczne, przez co procesy biochemiczne, w których biorą udział, przebiegają inaczej i ta różnica w sposobie, w tych procesach biochemicznych, w tym zachodzeniu tych procesów biochemicznych jest interpretowana przez nas, jakby interpretowana przez nas, nasz układ nerwowy i przez nas, nasz mózg jako poczucie gorąca. I popatrzcie, tu się robi taka, mówiłem wam, że
Nauka jest jedna tak naprawdę i wiedza o przyrodzie jest jednością. I popatrzcie, jak tu się robi taka śmieszna drabinka. Jest prosta koncepcja fizyczna energii kinetycznej i temperatury, która jest związana z tą średnią energią kinetyczną cząsteczek. I to pojęcie łączy się jakby z własnościami cząsteczek czy molekuł, własnościami chemicznymi, które to własności chemiczne mają wpływ na procesy biochemiczne, które zachodzą z udziałem tych cząsteczek i które to procesy biochemiczne są interpretowane przez nasz układ nerwowy, przez nasz mózg, to sposób zachodzenia tych procesów biochemicznych jako wrażenie gorąca. Doprawdy przyroda jest wspaniała.